kochani. Ja i Zuzia pozdrawiamy wszystkich małych bohaterów i tych dużych również. Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać w ten sposób, w rodzinie Siła. Cześć wszystkim. Witamy się z Szymusiem, nowym członkiem naszego teamu. A tutaj Wikusia. Pozdrawiamy z Krystyna. Kochani, serdecznie pozdrawiamy ze Sanki wszystkich małych bohaterów. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich małych bohaterów. Michał Zemszynowa, buziaczki dla Was. Mua. My z Lublina, wszystkich małych bohaterów, ich rodziców, burmistrza Artura, zjazd Wieliczka 2020. I małych bohaterów i całą Wieliczkę. Przesyłamy pozdrowienia dla małych bohaterów z Wrocławia. Pozdrawiamy małych bohaterów ze zjazdu w Wieliczce 2020. Cześć, Aleks pozdrawia z Warszawy. Cześć. Pozdrowienia dla małych bohaterów przesyła Alicja z Zalesia. Uwaga, żory pozdrawiają wszystkich małych bohaterów. Cześć, Pawełek z Gdańska pozdrawia wszystkich małych bohaterów i kochaną Wieliczkę. Pozdrawiamy z Krakowa. Cześć, dzień dobry, witamy wszystkich i pozdrawiamy serdecznie. Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy się spotkać w tym roku w Wieliczce na miejscu, ale mamy nadzieję, że wkrótce dojdzie do spotkania. Jak nie w tym, to może w przyszłym roku. Wszyscy będziemy cali i zdrowi, uśmiechnięci i w komplecie. Wszystkich pozdrawiamy jeszcze raz, buziaki dla wszystkich. Pa, pa, hej! Obecnego 9 zjazdu. Dzięki medycynie mitochondrialnej, która się rozwija, oczywiście my także się rozwijamy i chcemy pomóc naszym dzieciom, ale wiemy, że to czas, który jest nam dany, nie zmienimy, więc bycie razem, tak jak dzisiaj się tu spotykamy, jest siłą. Dziękuję jeszcze raz panu burmistrzowi za ten 9 zjazd. To jest taka siła i to jest po prostu to, co cieszę, że rozmawiacie, wspieracie się. Za chwileczkę będziecie mówić po prostu o pewnych specjalistycznych rzeczach. Coś wyszło, coś nie wyszło. To jest jeszcze inny wymiar, ale tą siłę zachowajcie. Jeżeli będzie ta siła, to będziemy pewnie nie tak za rok świętować 10 zjazd, ale będziemy z Kingą świętować jej 50 urodziny. Cześć, my się dobrze bawimy. Mam nadzieję, że Wam humory również dopisują. Pozdrawiam wszystkich małych bohaterów. Buziaki, ściskamy Was mocno. Pozdrowienia z Opola dla Wieliczki i wszystkich małych bohaterów. Wszyscy mali bohaterowie z całej Polski i ze świata, szczególnie kochana Wieliczko, która zawsze była dla nas taka gościnna. Pozdrawiamy my, mali bohaterowie z Nadbałtyku. Trafnów pozdrawia małych bohaterów. Pozdrowienia z Mediolanu dla małych i dużych bohaterów. Halo, halo, mali bohaterowie. Pozdrawiamy Was wszystkich z Zielonej Wyspy, jakże pięknej i słonecznej w tym roku z Irlandii. Życzymy Wam zdrowia i uśmiechu przez cały rok. Szkoda, że nie możemy być w tym roku razem w naszej kochanej, ukochanej, przewspaniałej Wieliczce, którą też serdecznie pozdrawiamy. Buziaczki dla Was. Mua! Trzymajcie się! Serdecznie z Dawidkiem pozdrawiamy wszystkich małych bohaterów. Tęsknimy za Wami. Buziaki! Kochani mali bohaterowie, gorąco i serdecznie oraz mróweczkowo Was pozdrawiamy z najstarszego miasta w Polsce, Kalisza. Przesyłamy moc buziaków dla całego Stowarzyszenia Mali Bohaterowie oraz dla miasta Wieliczka. Buziaki. Buziaki, Ania.
dużo, przez te 10 lat bardzo dużo dzieci odeszło ze stowarzyszenia, nawet w ostatnich dniach. Bardzo wiele jest nowych diagnoz, czyli cały czas jesteśmy tą rodziną, która się wspiera, sobie pomaga. Czasami nic nie mówi i się rozumie przez sam wzrok i milczenie. Jest to bardzo ważne, a dzisiaj już tutaj w Kampusie Misericordii jeszcze dla mnie bardziej ważne, bo przecież wszystkie uczynki człowieka mierzą się właśnie w miłosierdziu. Cierpienie zawsze osłabia człowieka. To, co nas spotyka, nas niszczy. Jak to jest cierpienie, to potrafi odebrać radość życia. Ale to, co wyciąga do góry, to jest nasza miłość. Ona nadaje sens naszym zmaganiom. I niech te słowa wybrzmią właśnie w tym miejscu, gdzie było tak głoszone bardzo mocno Boże miłosierdzie. Czyli miłość, która się pochyla nad nami, nad ludźmi, którzy jesteśmy słabi. Mówiąc o tym, że miłość jest najważniejsza. Myślę, że tam, gdzie jest ta ludzka miłość, tam też objawia się Bóg. Nawet jeśli nie każdy jest o tym przekonany. Bo Bóg jest miłością. Ze Szczecina, ze Sławna, z Kołobrzegu, z Gdańska, tutaj bliżej z Tarnowa, z Żywca, czyli właściwie cała Polska. W tym roku mamy rodzinę z Mediolanu, więc naprawdę jest nas dużo. Moc słabości się doskonali, u nas się ciągle doskonali, bo mimo że płaczemy po śmierci dziecka razem, to także się wspieramy. No myślę, że spotkanie po prostu z ludźmi ubogaca. Zjazd to jest takie uwieńczenie całorocznych naszych kontaktów. Jest to takie spotkanie właśnie naszej rodziny, takie święto dla nas ogromne. Wieliczka staje się tym centrum chorób ultrarzadkich. Mali bohaterzy z Białego Dunajca pozdrawiają Wieliczkę. Serdeczne pozdrowienia dla małych bohaterów z Warszawy. Pozdrowienia z naszej niewielkiej miejscowości Tuszyma dla małych, wielkich bohaterów i dla całej Wieliczki. Buziaki. Witajcie, kochani. Gorące pozdrowienia z Wisły dla Wieliczki przesyłają dumni rodzice oraz siostrzyczka Martynka, naszego aniołka Ewelinki. Trzymajcie się cieplutko, super bohaterowie. Pa, pa. Witamy wszystkich. Szczecin pozdrawia wszystkich małych i dużych bohaterów. Cześć, pozdrawiamy wszystkich z Warszawy, cieplutko. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich małych bohaterów. Julia z rodzicami ze Strzelec Opolskich. Dzień dobry. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, znajomych i nieznajomych. Kiecz pozdrawia Wieliczkę. Pozdrawiamy. Cześć. 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 Pozdrawiamy małych bohaterów ze Słonecznego Gdańska. Spotykamy się w Wieliczce, dzisiaj wirtualnie, troszkę inaczej, ale jak zawsze razem. Pozdrawiamy i czekamy na Was w następnym roku. Razem jesteśmy silni. Na małych bohaterów, nawet spotkania online to wielka przygoda. Pozdrawiamy Was wszystkich i kochamy.